Siema! Dzisiaj piosenki nie będzie, będzie film taki bardziej informacyjny. Tytuł nie jest clickbaitem, naprawdę zrobię coś w tym stylu. Często piszecie do mnie w komentarzach pod filmami, że chcielibyście piosenkę o danym piłkarzu i czy mogę to nagrać. Albo na przykład piszecie do mnie na privie na Facebooku, czy nagram piosenkę o was. Dlatego pomyślałem, że zrobię dla was konkurs. No i tak, może na początku o nagrodach, więc... Pierwszą nagrodą dla zwycięzcy będzie to, że będzie mógł wybrać następną piosenkę, o kim ona będzie. Czyli będzie mógł wybrać dowolnego piłkarza, ja o nim nagram i potem to wrzucę na YouTube'a. I nagroda druga to będzie indywidualna piosenka dla widza. Czyli zgadamy się na Facebooku i widz będzie mógł sobie wybrać piosenkę o czym tylko chce. Czy o sobie, czy o koledze, mamie, tacie, czy o jakimś klubie ze swojego miasta. Ja mu to nagram i to będzie tylko dla niego, to na YouTube nie wleci. No dobrze, no i teraz co zrobić, żeby ten konkurs wygrać? Więc tak, konkurs jest na najbardziej aktywnego widza danego miesiąca. Ale czym jest aktywny widz? Czym jest aktywność? Więc tak, aktywność to są lajki i komentarze pod moimi filmami w danym miesiącu. Do tego miesiąca zalicza się już piosenka o Vidalu, piosenka o Van Persiem i aktualny film. No i tak, przecież może być kilku widzów, którzy będą mieli maksymalną aktywność, czyli co? Czyli w maju pod każdym jednym filmem będzie i łapka i komentarz. No i jeżeli takich widzów będzie kilka, to już wam mówię, jakie to będę wyłaniał. Na moim fanpage'u, link będzie w opisie, tam sobie to znajdziecie, będzie post taki zbiorowy, gdzie wszyscy, którzy pod koniec miesiąca stwierdzą, że spełnili wszystkie warunki, będą mogli napisać: byłem aktywny cały miesiąc, pauza, nikt z YouTube'a. No i ja wtedy będę losował spośród tych wszystkich ludzi jednego i potem zweryfikuję, czy faktycznie pod każdym filmem była ta aktywność. Jeżeli była, no to wtedy wygrał, ja się z nim kontaktuję, no i to jest koniec konkursu na maj. Ale jeżeli zobaczę, że pod którymś filmem zwycięzcy nie było aktywności, to wtedy losuję ponownie, no i tamten będzie wiedział, że mógł wygrać, ale czegoś zabrakło. Także to będzie taki pierwszy testowy miesiąc, zobaczymy jak to wyjdzie. Chyba nie mam nic więcej do dodania. Cześć. Ej, ej, patrzcie na Samuela, jak on strzela, 2-0. Ej, ej, znowu przepiękna bramka przy tym graczu, to nie niespodzianka.